Bonson, jak na przestrzeni czasu postrzegasz beef z Sulinem? O, wow. Dlatego te wersy były Sulina, no właśnie. No. Było miało. Wiesz co, ja nawet jakiś czas temu rozmawiałem z Sulinem, no umówmy się, ile to lat, dzisiaj mamy ja mam 30 coś lat, przecież nie będę żył tym, tak? Beef uważam za bardzo fajny i bardzo fajny diss nagrałem i wygrałem. Nie ma co, wiesz, nie ma to tamto. Ale nie, wiesz, rozmawialiśmy przy jakiejś tam okazji, coś, nie wiem, czy nie charytatywnie, ale coś tam wspomóc. Nie wiesz, i jak normalni ludzie, nie siedzę i nie rozkminiam tego, każdy robi swoje i dziwne by było, jakbym siedział, wiesz, 10 lat, jakiś tam pif rozkminiał i wiesz, i się ciśnieniował na coś. Tak zresztą, sportowo trzeba podejść. Zresztą to był dość sportowy beef, bo po prostu się nigdy nie spotkaliśmy nawet, nie? Ostatecznie. Przez te nawet tyle lat nie widzieliśmy się nigdy na oczy, więc można to tak traktować. To sportowo i rapowo po prostu sobie naobliżaliśmy. Nie? Pyk, no i o to chodzi. I niektórzy nadal pamiętają. Tam nie wczuwajcie wszyscy w te bify i w disy i tak dalej, bo jednak jest to jakiś element rapu i ta sportowa rywalizacja w tym to właśnie jest tutaj. No. Nie no wiesz, to też nie było wtedy takie sportowe, to było wtedy dość ważne. No tak. Wiesz, wtedy to jak się miało ile tam 21, 22 lata, to było całe życie, wiesz. No, ale raczej myślałeś jakie punche napisać i nagrać w studio niż jakiegoś ziomka tam z jego miasta nasłać, że tam z nożem go straszyli, czy coś, nie? Wiesz o co mi chodzi. Nie, no wiesz, nie wiadomo, jakby to się kiedyś tam skończyło. Dobra. Wszystko jasne.